was wszystkich ponownie. Do kazania tu się już przygotowywałem dłuższą chwilę, ale tak jakoś poprzechodziło. Powiem wam, że im więcej się zagłębiałem w temat, tym więcej rzeczy odkrywałem. Nie wiem, co by było, bo teraz to, ten skrót, ta ściąga to ma 13 kartek. Nie wiem, co by było, jakby to było za miesiąc. Ale postaram się to streścić. To częściej kazania musisz. Nie wiem, czy to dobrze ryzykujecie. Słuchajcie, tematem kazania miało być słowo wieczność i także to pojęcie, które za tym się kryje. Ale podejrzewam, że być może nasz język jest zbyt ubogi w przekładzie, a ja nie jestem poliglotą, żeby znać hebrajski, czy znać język pierwotny, w którym Biblia była pisana, więc być może w oryginale jest to tak różne jak słowo wino, które u nas też tam pokutuje. Ale sobie podzieliłem tą wieczność na trzy takie tematy. Pierwsza wieczność jest totalnie poza naszym pojęciem i poza naszym osiągnięciem. Czyli no, po prostu nie damy jej rady osiągnąć w żaden sposób. Ja ją porównałem do linii prostej. Czyli linia prosta, jak ktoś pamięta z podstawowej szkoły, to jest taka linia, która nie ma ani początku, ani końca. I ta wieczność to jest Bóg. Tak, ona jest zarezerwowana tylko dla Boga, który nie ma początku i nie ma końca. My nie jesteśmy w stanie jej osiągnąć. Ale idąc dalej tym tokiem, poszukałem w Biblii słów Bożych, które o tym mówią. I w pierwszej Mojżeszowej, pierwszy werset, pierwszy rozdział brzmi tak, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Czyli to jest początek nieba i ziemi. Ale stworzyła to istota, która już istniała. Istota, która była wieczna i jest wieczna. Później zastanawiałem się, ponieważ jest kilkakrotnie w Biblii słowo, to znaczy słowo, które ma oddawać imię Boże, tłumaczone jako ja jestem. I tak myślę, no przecież to jest niegramatyczne. Totalnie niegramatyczne. W drugiej Mojżeszowej, trzeci rozdział, wersety 13-14. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. Jestem, który jestem. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg jest ponad czasem. Kiedykolwiek byście się mnie zapytali, On może odpowiedzieć, jestem. Czy w przeszłości? Jestem. Czy teraz? Jestem. Czy w przyszłości? Jestem. Ja jestem. To jest, no, słuchajcie, dla mnie tak głębokie, że nie potrafię tego przekazać inaczej słowami, swoimi słowami. Ale Bóg tak o sobie mówi. Co jest jeszcze wieczne? Jeżeli jest Bóg, mówię cały czas o tej pierwszej części wieczności, czyli tej nieskończonej, bez początku i bez końca, to w przypowieści Salomona rozdział 8, werset 12 i później werset 22 i 23. Ja mądrość mieszkam z roztropnością i miał udzielić dobrej rady. Pan stworzył mnie jako pierwodziny swojego stworzenia na początku swych dzieł z dawna. Przed wiekami była ustanowiona od początku, przed powstaniem świata. Jednocześnie z Bogiem jest mądrość, roztropność, która
jest nierozerwalnie z Bogiem związany. I to też jest poza naszym osiągnięciem. My tej mądrości nabywamy, ucząc się Słowa Bożego, rozważając Słowo Boże. Nie mamy jej od razu. Tak samo w psalmach, psalm 119 i werset 142, sprawiedliwość Twoja jest wieczną sprawiedliwością, a zakon Twój jest prawem. Bóg mądry, sprawiedliwy, roztropny, wieczny. Co zarzucali Żydzi w momencie, jak Jezus przyszedł na świat? Jezus przyszedł, żeby zbawić się. Ale powiedział coś, co im się bardzo nie spodobało. I w Ewangelii Jana, w rozdziale 8, wersety 57 po 59 jest powiedziane. Wtedy Żydzi rzekli do niego: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, ja jest. Ja jest. Ja jest. Nie jest tu użyte wyrażenie ja byłem. Ja jestem. I kontynuując, coś, co nie mogli pojąć. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Zastanawiałem się przez moment nad tym ostatnim wersetem. Lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Jak można się ukryć w świątyni, która jest pełna ludzi, którzy pałają do niego gniewem, chcą go ukamieniować? On się ukrył? Zasłonił się prześcierami? Nie. Ukrył się przed ich wzrokiem, tym ludzkim naszym ziemskim. Nie byli w stanie go zobaczyć. Być może coś zamgliło ich oczy. Nie wiem. To nie jest dalej jak gdyby rozpisane, wyjaśnione. Ale zastanówcie się. Jezus się ukrył. To tak jakbym ja na przykład ukrył się przed wami, stojąc tutaj, nagle wygłaszając pewne słowa i wyszedł stąd. Byście nawet nie wiedzieli kiedy. Wracając do Jezusa, w Ewangelii Jana, w rozdziale 17, wersety od 1 do 6. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, że Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałem. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twego. Chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Chwała, która ma moc dawać żywot wieczny tym, których Jezus wybrał. W pierwszym Tymoteusza, rozdział 6, 16 werset. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna.
Znowu wieczność i śmiertelność. Coś, co jest poza naszym osiągnięciem. No i ostatni werset, który postanowiłem tutaj przytoczyć, to znaczy ostatnie słowa odnoszące się do wieczności tej pierwszej nieosiągalnej, to jest wyznanie Nebukadnezara, czyli poganina, który miał mnóstwo innych bożków, ale Bóg go tak doświadczył, pokazał mu takie cuda, że był w stanie na krótko, ale jednak był w stanie powiedzieć takie słowa. W Księdze Daniela, trzeci rozdział, wersety 31-33. Nebukadnezar, król do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi, pokój. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. Oddał chwałę Panu. Co się działo później, wiecie dobrze. Ale jednak to świadczy o tym, że Bóg potrafi wpływać także na ludzi, którzy mając wielką władzę, od których zależy życie innych, którym, no, mówiąc potocznie, nikt nie podskoczył na tej ziemi. Potrafi Bóg ich także zmienić. Koniec pierwszej części. Druga wieczność. Druga wieczność, której nie pragniemy. Dziwne. Ale to jest wieczność, która ma swój początek i koniec. Czy jest... No właśnie, jak to powiedzmy. Słuchajcie, to jest coś takiego. W pierwszej Mojżeszowej, gdy Bóg obiecuje mu, że więcej nie zatopi ziemi potopem. Ustanawia przymierze wieczne, rozciągając łuk pomiędzy niebem a ziemią. I mówi, że zawsze, gdy wspomni na ten łuk, gdy zobaczy ten łuk, wspomni, że obiecał, że nigdy już ziemi nie zaleje wodami potopu. I teraz tak. Jest to przymierze wieczne. Tak sam Bóg powiedział. Ale to jest ta wieczność, która uważam, że ma swój początek i koniec. Bo początek ma w momencie, gdy to przymierze zostało dane ludziom, a swój koniec będzie miało po zakończeniu świata, tego obecnego. Posłuchajcie, na nowej ziemi, jaki powód miałby Bóg, aby to przymierze utrzymywać? Przecież na nowej ziemi grzechu nie będzie. Potop był karą za grzech. Więc przymierze wygaśnie. Po prostu. Przymierze, o którym Bóg powiedział, że będzie wieczne. Ale to jest ta wieczność, która ma ten początek i koniec. Nie będę też czytał całego fragmentu, jeśli chodzi o pierwszą Księgę Mojżeszową i przymierze wieczne jako obrzezanie, bo już rozważaliśmy na ten temat już wielokrotnie. I to obrzezanie, słuchajcie, nawet gdyby dla narodu izraelskiego było konieczne, to jest powiedziane, że jest nowy Izrael. Jest nowy Izrael, którego to przymierze nie obowiązuje. Nie ma znaczenia. Sam Paweł o tym powiedział, że to nie ma znaczenia, czy ktoś jest obrzezany, czy nieobrzezany. I
Nie wiem jak wy, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby na nowej ziemi, jeżeli się dzięki Bogu urodzi jakiś nowy człowiek, męski potomek, żeby go tam cieli. Więc to przymierze także, pomimo że jest przymierzem wiecznym, ma swój początek i koniec. Później druga Mojżeszowa, wyjście z Egiptu, gdzie będzie święto Przaśników opisywane też jako przymierze wieczne. Następnie ofiara z pokarmów, następnie przykazania w trzeciej Mojżeszowej odnoszące się do różnych rytuałów, obrzędów, które cały czas wskazywały na Jezusa. Czy one dalej będą obchodzone na nowej ziemi? Nie, one już teraz nie są obchodzone na nowej ziemi, bo się dokonało, się wypełniło. Koniec, nie są potrzebne. Są echem dni dawnych. Dzień pojednania. Kozu jako ofiara za grzech i baran na ofiarę całopalną. Przecież Bóg nie chce już ofiary całopalnej. Jakie kozu? Ofiara złożona przez Chrystusa zniwelowała wszystko. To już nie ma znaczenia. Jeżeli byście poczytali o warunkach, jakie musiały być spełnione, aby te obrzędy, zwyczaje były naprawdę godne Boga, aby uczciły, głosiły Jego chwałę, to wydawało się to trudne. Ile tych przepisów jest? Ale słuchajcie, jeżeli spojrzycie na to z drugiej strony, gdzie Bóg mówi, że nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, to zrozumiecie, ile ludzi, którzy nie mieli jeszcze Chrystusa, musieli dokonać, aby zaświadczyć, że są czyści. Zewnętrznie. Bo ich serca znał tylko Jezus, tylko Bóg. Tutaj też jeden z obrzędów zazwyczajów dotyczy ustawienia lamp na świeczniku, gdzie na zewnątrz zasłony, to jest trzecia Mojżeszowa, 24 rozdział, 3 werset. Na zewnątrz zasłony skrzyni świadectwa w namiocie zgromadzenia będzie ją Aaron przygotowywał, aby świeciła od wieczora do rana nieustannie. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Czyli w jednym z kościołów, nie wiem, bo w sumie poznałem tylko dwa, ten był poprzedni i obecny, jest tak zwana wieczna lampka, która się ma świecić cały czas. No ale tutaj jest powiedziane, że na zewnątrz zasłony skrzyni świadectwa w namiocie zgromadzenia. Skoro skrzyni świadectwa nie ma i namiotu zgromadzenia nie ma, to ta lampka się tam nie świeci. Przepis dotyczący oczyszczenia człowieka nieczystego, który na przykład dotknął się zmarłego. Słuchajcie, no w nowym świecie, jak nikt nie będzie umierał, to jaki ten przepis ma oznaczenie? Po prostu nie będzie istniał. A też jest powiedziane, że jest to przepis wieczny. Woda oczyszczenia. I słuchajcie, coś co, bo to wygasa w momencie, gdy działa Bóg, gdy
Bóg podejmuje działania, które są przepowiedziane przez proroków, które się ziszczają, realizują i w tym momencie niwelują gdyby poprzednie przymierza, które miały czy ustawy wieczne, czy zwyczaje wieczne, czy przepisy wieczne. Natomiast bardzo przykre jest to, gdy to Bóg z powodu działań ludzkich tą wieczność ucina. I w pierwszej Samuela dwa wersety przeczytamy z rozdziału drugiego, werset 29 i 30. Jest to przykład, gdzie Bóg rezygnuje z przymierza wiecznego, które, czy obietnicy wiecznej, którą dał poprzednio. Dlaczego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i z pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku? Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar Izraela, mojego ludu? Dlatego taki jest wyrok Pana, Boga Izraelskiego. Mówiłem wprawdzie o Twoim domu i o domu Twego ojca, że po wieczne czasy chodzić będziecie przed moim obliczem, lecz teraz taki jest wyrok Pana. Nie będzie tak. Gdyż tych, którzy mnie czczą, ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. Przykre, ale też tragiczne, gdyż wyroki Boże są niezmienne, a tutaj wyrok za. Błogosławieństwo, które mieli, zostało cofnięte przez ich działania. Czy możemy sobie zmienić życie na gorsze? No jak najbardziej. Tylko czy tego chcemy? Czy możemy zmienić życie na lepsze? Nie. Nie. Tylko Bóg może takim życiem nam uczynić. W pierwszej Księdze Kronik, Przymierze Boga z Dawidem, 17 rozdział i wersety od 22 do 24. Uczyniłeś lud izraelski swoim ludem na wieki i Ty, Panie, zostałeś dla niego Bogiem. Więc teraz, Panie, niechaj spełni się po wieczne czasy słowo, które wypowiedziałeś o Twoim słudze i o jego domu. Uczyń, jak powiedziałeś. Niech trwa i rośnie sława Twoja na wieki, aby mówiono: Pan zastępów, Bóg Izraela jest Bogiem dla Izraela, a dom Dawida, Twego sługi, niech będzie utwierdzony przed Tobą. Ktoś, kto idzie ścieżką Pańską, ma odwagę właściwie żądać od Pana wypełnienia Jego obietnic. Ktoś, kto schodzi ze ścieżki, nie ma żadnego prawa. Pierwsza Księga Królewska, ponowne ukazanie się Pana Salomonowi. Też przykład na tą wieczność krótką, tak zwaną. Wersety z 9 rozdziału od 1 po 9.
A gdy Salomon dokończył budowę przybytku pańskiego i pałacu królewskiego oraz wszystkiego, co pragnął wykonać, ukazał się Pan Salomonowi po raz drugi, tak jak mu się ukazał on gdzieś w Gibeonie. I rzekł do niego: słyszałem modlitwę i błagania twoje, które zanosiłeś do mnie. Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, aby tam przebywało moje imię po wieczne czasy. Tam będą też moje oczy i moje serce po wszystkie dni. Jeżeli zatem będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, twój ojciec, w szczerości serca i w prawości, czyniąc wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem, przestrzegając moich przykazań i praw, utwierdzę twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, twojemu ojcu, mówiąc: nie zabraknie ci męskiego potomka na tronie Izraela. Ale tu od 6 wersetu jest warunek uzyskania tej wieczności. Lecz jeżeli wy i wasi synowie odwrócicie się ode mnie i nie będziecie przestrzegali moich przykazań i ustaw, które postawiłem przed wami, i pójdziecie służyć innym Bogom i pokłon będziecie im oddawali, to zgładzę Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a przybytek, który poświęciłem dla imienia mojego, usunę sprzed mojego oblicza i stanie się Izrael osnową przypowieści i przedmiotem drwin u wszystkich ludów. A przybytek ten zostanie zburzony, tak iż każdy, kto będzie tędy przechodził, wzdrygnie się nad nim i zagwiszcze i powiedzą: za co Pan uczynił tak tej ziemi temu przybytkowi? Wtedy odpowiedzą: za to, że opuścili Pana, swojego Boga, który wyprowadził ich ojców z ziemi egipskiej, a przyłączyli się do innych bogów i pokłon im oddawali i im służyli. Za to sprowadził Pan na nich całe to nieszczęście. Więc Salomon dostał obietnicę. Ten, który prosił o mądrość, dostał obietnicę, że Pan będzie się opiekował tym przybytkiem, ale też dostał warunek, że nie będzie to wieczne, tak jak Pan Bóg obiecał, ale będzie to czasowe, do czasu, dopóki Izrael nie odstąpi ze ścieżki Bożej. W Księdze Psalmów: cześć i chwała oddana Bogu Stworzycielowi. W Psalmie 104, wersety od 4 do 6. Czynisz wiatry posłańcami swymi, ogień płonący sługami swymi. Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiało na wieki wieczne. Okryłeś ją głębią jak szatą, wody stanęły nad górami. By się nie zachwiało na wieki wieczne. Owszem, ziemia nie. Ale jak jest powiedziane, że góry poruszą się ze swoich posad w dniach ostatecznych. W Księdze Izajasza jest przepowiedziane narodzenie i panowanie księcia pokoju. Mówi o tym rozdział 9, wersety 5-6. W sumie to te akurat wziąłem, tu przytoczyłem, bo Izajasz o wiele więcej ma przepowiedni na temat przyjścia Jezusa. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Dziecię narodziło się nam, które będzie nazwane Ojciec Odwieczny. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Ale Izajasz też przepowiada sąd Boży na ziemi. I w 24 rozdziale, w wersecie 5 mówi: ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniu, zerwali odwieczne przymierze. Znowu ludzie
pogorszyli sobie żywot. Ale Izajasz przypomina o wiecznym istnieniu Boga i Jego ponadczasowości. W 46 rozdziale, wersety 9 do 10. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie. I z dawna to, co jeszcze się nie wydarzyło. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on. I dokonuję wszystkiego, czego chcę. Nie ma takiej siły na tym świecie, aby zmieniła Boże wyroki. Aby przeszkodziła w Bożych planach. Nawet jeżeli nam zdaje się, że wypełniamy Boży plan, a nie idzie to po naszej myśli, to może nie jest nam Boży plan. I idziemy własną ścieżką. Biblia wielokrotnie sprawozdaje o sytuacjach, gdzie ludzie myśleli, że w ten sposób właśnie dobrze postępują. A to nie była Boża ścieżka. Wiele tekstów biblijnych pochodzi od Pawła, który szedł jak najbardziej Bożą ścieżką. Tak uważam. I dopiero gdy Jezus mu się ukazał, pojął, że ta ścieżka nie jest jego ścieżką. Nie jest jego ścieżką, nie jest Bożą ścieżką. To była jego ścieżka, Pawła, ale nie jego Boga. Jest też w Izajaszu obietnica łaski i przebaczenia. I tu Bóg mówi o sobie, że On też w pewnych sprawach nie jest wieczny. No nic, żadnych głosów oporu, no dobra. Izajasz, 57 rozdział, wersety 14 do 16. I powiedzą: torujcie, torujcie, prostujcie drogę, usuńcie zawadę z drogi mojego ludu, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewa. W przeciwnym razie musiałbym przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Słuchajcie, bo mnie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewa. Bóg jest pełen miłości. On chce przebaczyć. Tylko potrzebuje serca skruszonego. Bardzo często potrzebuje, żeby człowiek zrozumiał swoją grzeszność i zaparł się samego siebie, tego siebie grzesznego i pozwolił działać Duchowi Świętemu, aby go pociągnął do Jezusa, do Boga. Ktoś kontroluje czas, bo tak ty. Wieczność. Słuchajcie, mówiąc o tym, że Pan Bóg nie na zawsze się gniewa. Pan Bóg też w Księdze Jeremiasza mówi w 31 rozdziale tak, że
Z daleka ukazał mu się Pan. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Znowu Cię odbuduję i będziesz odbudowana, Panno Izraelska. Znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się. Miłością wieczną. I w Apokalipsie, żeby zakończyć tą drugą część, w Apokalipsie, rozdział 14, wersety od 6 do 13. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemi i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nim i mówiąc donośnym głosem, jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samoczyste winą gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie imienia jego. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki bowiem idą za nim. Apokalipsa jest ciężka do zrozumienia i ten fragment z 11 wersetu, a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków, może budzić zaniepokojenie. Ale Apokalipsie, ponieważ Bóg nie zostawia niczego bez wyjaśnienia, w Apokalipsie, to jest w 20 rozdziale, w wersecie 10, jest powiedziane, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ogniem i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Czyli znowu te wieki wieków. Co jest? Ale dalej. 14 werset tego samego rozdziału. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, bo jezioro ogniste to druga śmierć. Druga śmierć. Śmierć, po której nie już zmartwychwstania. I dalej. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. I sprawa się kończy. Aniołowie, którzy mieli tą wieczność, jak gdyby przypisaną od stworzenia, ale którzy poszli za szatanem, razem z nim są zniszczeni. I w rozdziale 21, pierwszy werset, widziałem nowe ziemię, niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Czyli tu jest powiedziane, że coś, co dotyczyło tego pierwszego nieba, pierwszej ziemi, już się skończyło. Kończy się. W momencie, gdy sąd się odbył i diabeł razem z jego oplecznikami, razem z ludźmi, którzy odstąpili od Boga, wyparli się Boga, zostali wrzuceni do jeziora ognistego i spotkała ich tam druga śmierć. Bo to jest już ich koniec. Koniec wszystkich ofiar, koniec tych przepisów. Koniec zła na tym świecie. Chociaż są religie, które twierdzą, że dobro i zło będzie istnieć zawsze. Jan Jenko, tak? Czarno-białe coś tam.
Ale Bóg sprawozdaje, że tak to będzie. No i w końcu, późno, ale jednak dotarłem, trzecia część, czyli wieczność, której pragniemy. To jest wieczność, którą ja porównałem do półprostej. Ma swój początek, nie ma swojego końca. I będę króciutko teraz leciał. To jest wieczność, właściwie żywot wieczny, który jest oferowany każdemu człowiekowi przez Jezusa. Tylko nie każdy człowiek go przyjmuje. Bo po to, aby go przyjąć, trzeba za Jezusem pójść. A nie każdy ma w sobie tyle samozaparcia, żeby tego dokonać. Przypowiadam już to Daniel. W 7 rozdziale, ja przeczytam tylko 18 werset, ale kontekst jest wcześniejszy. Chociaż nie. Przeczytam od 13. Od 13 wersetu do 18. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich wszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiał go przed nim. I dał mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. Ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to, co widziałem, przestraszyło mnie. Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział i dał mi wykład wydarzeń. Owe wielkie cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. I dalej Daniel w 12 rozdziale sprawozdaje werseta od 1 do 3. W owym czasie, czyli w czasach końca, powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody aż do owego czasu. W owym czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Tu jest przesłanie do nas. Tu jest przesłanie do nas, że powinniśmy głosić tą Ewangelię, mówić o Jezusie. Mówić o tym, czego dokonał. Do tych ludzi, którzy od Niego się odwracają. My mamy się zwracać bez jakichś uprzedzeń. Weźmy pod uwagę, że Jezus za nich też umarł. Jeżeli kochamy Jezusa, to tych ludzi powinniśmy także kochać tak jak on. Ale nie w ten sposób. Nie w ten sposób, jak próbują nam wmówić, że ta miłość to ma być taka, że cokolwiek by oni nie zrobili, to mamy ich chwalić i mówić o dobroci. Ale ta miłość ma także napominać. Ta miłość ma im ukazać te błędy, które oni popełniają. Nie popełniają przeciwko nam, tylko popełniają przeciwko Bogu. Po to, aby zrozumieli, że to nie jest ścieżka, która ich zaprowadzi do życia wiecznego.
Mateuszu, 18 rozdział, wersety 6 po 10. Jest przepis na życie wieczne. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień muński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Oczywiście przepis na żywot wieczny był poszukiwany zawsze, więc no kto ma o tym nie wiedzieć jak Jezus? Więc wszyscy znamy historię bogatego młodzieńca, który zapytał się Jezusa, jak ma dostąpić żywota wiecznego. I być może niektórzy pamiętają, jak w Łukaszu jest opisane w 10 rozdziale, jak uczony wystąpił, uczony w zakonie oczywiście wystąpił, zapytał się, jaka jest droga i co ma czynić, żeby dostąpić żywota wiecznego. Jak on uzyskał odpowiedź? Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. Słuchajcie, to co on powiedział, to jest streszczenie całego dekalogu. Jeżeli masz to w sercu, że miłujesz Boga z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego, to żadna z rzeczy, z grzechów opisanych w dekalogu nie przyjdzie ci do głowy. Po prostu ci nie przyjdzie do głowy. To będzie sprzeczne w tym momencie z twoją naturą. Nie będziesz pałał nienawiścią do brata swego, do siostry swojej. Nawet jeżeli coś ci powie gorszącego. Będziesz starał się wytłumaczyć mu to, aby był zbawiony. Przepis w Ewangelii Jana, 3 rozdział, wersety 13 po 16. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeżeli wierzysz w Chrystusa, idziesz Jego ścieżką, Jego drogą, będziesz miał żywot wieczny.
ale jest pułapka. Dzisiaj o tym też mówiliśmy. Jeżeli ta wiara wypływa z tego, że tak jak Ananiasz i Safira, chcemy coś osiągnąć dla siebie, fajnie, będę wszystko to spełniał, nie? Później będę miał żywot wieczny, będę miał lajcik. Pan Bóg zapewni mi odpowiedni dom, bo wypływa to nie ze szczerości naszego serca, ta chęć podążania za Chrystusem, ale z chciwości naszego serca. To nie ma szans. Nie ma szans na wypowiedź. Następna pułapka. Ewangelia Jana, rozdział 5, wersety 39-40. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Przychodzą mi na myśl groby pomielone. Faryzeusze, którzy doskonale znali pismo, ale jednocześnie krzyżowali Chrystusa, bo się nie zgadzał z ich wyobrażeniami. Rzymian, w liście do Rzymian, drugi rozdział, wersety 6-8, jest przepis znowu na żywot wieczny. Ale słuchajcie, przepisy mają to do siebie, że nie zawsze się udają. A nawet jeżeli zachowamy odpowiednie proporcje, zrobimy wszystko tak, jak powinno być, a nie włożymy w to serca, to może nam nie wyjść. I w Rzymian jest powiedziane, który odda każdemu według uczynków jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. I w liście pierwszym Jana coś, co jest gwarancją życia wiecznego, taką solidną gwarancją. To jest miłość Chrystusowa, która w nas mieszka. Każdy może tą miłość wydobyć, nie każdy chce. To, co przeczytałem wcześniej, jeżeli dąży do swojej własnej chwały, tej miłości mieć nie będzie. I w pierwszym liście Jana, rozdział 3, wersety 14-17. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie
i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża. No i ostatnie, bo rozumiem, że już przepisy mamy, wiemy jak postępować, to teraz powiem wam o zwyczaju, który przetrwa koniec świata. Izajaszu, 66 rozdział, wersety 22-23. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Czyli te święta, te zwyczaje, które zapowiadały przyjście Chrystusa, mówiły o nim, nie będą już potrzebne w nowym świecie. Ale sabat pozostanie. Sabat, który jest uczczeniem i oddaniem chwały temu, który stworzył to wszystko. I tam będzie przychodził każdy człowiek, ale także wszyscy aniołowie. Chciałbym tam być razem z wami. Amen. Amen.